Mam na imię Blanka, mam 8 lat i gram na fortepianie. Najpierw zaczęłam od grania na pianinie i później jakiegoś dnia tata mi kupił fortepian. Wyprowadzaliśmy się i tak do nowego domu weszło mi tak patrzę, wow, fortepian. Fortepian brzmi jak kukułka w tych wysokich, a na dole jak dzik. Kiedy nie gram na pianinie, to słucham na internecie Beethovena, Chopina i Bacha. Proszę Państwa, zapraszam na wyjątkowy utwór, który zagra dla nas po raz pierwszy z orkiestrą symfoniczną Blanka Kojalewicz. To było przeurocze, wspaniałe. Przeniosłaś nas do lasu i rzeczywiście usłyszeliśmy niejedną kukułkę. A powiedz mi, dlaczego właśnie ten instrument wybrałaś? Dlaczego na fortepianie grasz? No bo ma ładne dźwięki. Bo ładne dźwięki. Zgadzam się z tobą w pełni. Gratuluję. A powiedz mi, czy masz jakiś swój ulubiony instrument? Czy fajnie się gra na pianinie, czy na fortepianie? Na fortepianie. Dlaczego? No bo ma lepsze dźwięki i lepiej słychać. I właśnie z tego fortepianu też udało ci się tak wspaniałe dźwięki wydobyć, czego ci bardzo gratuluję. Ale chciałem zapytać o kompozytorów, o których wspomniałaś. Tych trzech, które wymieniłaś, Beethoven, Bach, Chopin, którego darzysz taką największą sympatią? Beethovena. Beethovena, super. Gratulujemy raz jeszcze. Dziękujemy. Dziękujemy. Poprosimy o klaski. Jest piąteczka z dyrygentem. Gratulacje. Staj proszę tutaj. Posłuchaj tych oklasków. Słyszysz je dobrze? I nasze pytanie od nas do ciebie.
jakie było metrum tych oklasków? Żartuję, to nie było to pytanie. Pytanie do ciebie brzmi następująco. Jak było? Od 1 do 10. 10. I takie odpowiedzi oczekiwaliśmy. Dzięki serdeczne, piąteczka. Usiądź wygodnie, byle nie na gitarze.